Szanowny Panie Ministrze, Przewodniczący, Szanowni Panowie Prezesi, Szanowni Państwo Prezesi, wszyscy dostojni przybyli goście, nasi najwspanialsi medaliści olimpijscy, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, rekordziści świata, rekordziści Europy, rekordziści Polski, wszyscy wielce szanowni Państwo, drodzy goście z kraju i zagranicy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą wspaniałą galę z okazji stulecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale przede wszystkim z całego serca gratuluję i dziękuję jeszcze raz, bo już przed momentem miałem możliwość podziękować osobiście każdemu z osobna panom za tą służbę dla Rzeczypospolitej, bo ja to zawsze tak traktuję, za służbę polskiemu sportowi, za służbę w związku z tym także i nam wszystkim, polskiemu społeczeństwu. Dzięki Państwa pracy, dzięki Państwa wysiłkowi te sukcesy sportowe na przestrzeni lat były możliwe. Jestem za to ogromnie zobowiązany i cieszę się i jestem zaszczycony, że na to stulecie tak ważną uroczystość mogłem wręczyć Panom te wysokie odznaczenia państwowe. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję. Ale wielce szanowni Państwo, to jest rzeczywiście 100 lat królowej sportu w Polsce. Oczywiście różne dyscypliny lekkoatletyczne uprawiano przecież już wcześniej, ale rzeczywiście Polski Związek Lekkiej Atletyki powstał 11 października 1919 roku w Krakowie. Dopiero w 22 roku przeniósł się do Warszawy. Wtedy powstał w Krakowie, założony przez entuzjastów, założony przez tych, którzy wtedy pasjonowali się lekką atletyką, pasjonowali się sportem, który rozwijał się i organizował coraz dynamiczniej na całym świecie, a w Polsce zakładanie polskich związków sportowych stało się wtedy możliwe dzięki temu, że rok wcześniej udało nam się wielkim staraniem polskiej dyplomacji, krwią polskich żołnierzy, ale także i szczęśliwym zbiegiem wielu okoliczności odzyskać niepodległość i Polska wróciła na mapę Europy i świata, czego 101. rocznicę obchodziliśmy kilka dni temu, dosłownie 11 listopada. Ale trzeba powiedzieć, że polski sport zaczął się od razu dynamicznie rozbijać. Wprawdzie nasi zawodnicy nie mogli pojechać na pierwsze, najbliższe Igrzyska Olimpijskie, dlatego że bronili Rzeczypospolitej w 1919 i 20 roku przed sowiecką nawałą, ale rzeczywiście już kilka lat później te pierwsze sukcesy zaczęły się i te największe, które nadeszły, pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski Haliny Konopackiej był właśnie medalem osiągniętym w dyscyplinie lekkoatletycznej w rzucie dyskiem i tak się zaczęła złota era polskiego sportu, ale przede wszystkim złota era polskiej lekkiej atletyki, która na całe szczęście trwa do dzisiaj z coraz lepszym skutkiem, bo rzeczywiście zdobywamy tych medali na różnego rodzaju sportowych, wielkich dzisiaj, ogromnych, potężnych światowych imprezach, bo trudno nie nazwać światową imprezą także i Mistrzostw Europy, które wprawdzie gromadzą zawodników tylko z krajów europejskich, ale przecież są oglądane, dostrzeżone na całym świecie także i dzięki nowoczesnej technice, dzięki internetowi, dzięki telewizjom na całym świecie. To są wydarzenia, które mają wymiar ogólnoświatowy, nawet jeżeli dotyczą tylko zawodników z części globu. I to jest właśnie dzisiaj życie polskiej lekkiej atletyki. To są te największe wydarzenia, w których polscy lekkoatleci biorą udział. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, ale także i te wydarzenia dzięki temu niesamowitemu poziomowi, jaki dzisiaj prezentują nasi zawodnicy. Mamy także i wydarzenia krajowe, no oczywiście również o randze europejskiej czy światowej, w której nasi zawodnicy biorą udział, ale które odbywają się tutaj w naszym kraju. Wśród tych, którzy osiągnęli największe sukcesy w polskiej lekkiej atletyce na przestrzeni tych lat, no z całą pewnością w pierwszej kolejności trzeba wymienić naszego czterokrotnego złotego medalistę olimpijskiego, pana Roberta Korzeniowskiego, który jest tutaj dzisiaj z nami. Panie Robercie, wielkie, wielkie brawa, bo to rzeczywiście największe osiągnięcie obok naszej wspaniałej damy królowej sportów, no niestety już
niebędącej z nami w tej chwili pani Ireny Szewińskiej. 3 złote medale, 2 srebrne, 2 brązowe na Igrzyskach Olimpijskich i wspaniała kariera przez wiele, wiele lat, od 64 do 80 roku, a więc długa, długa historia reprezentowania Rzeczypospolitej. Wielu zwycięstw na dziesiątków rekordów Polski, mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Wielka, wielka, wielka sportowa kariera. Potem Józef Schmidt, potem Anita Włodarczyk, potem wielu, wielu innych polskich zawodników, którzy osiągali sukcesy, zdobywali złote medale na przestrzeni lat. Jeżeli patrzymy na to całe długie stulecie, bywało różnie, bo raz było tych sukcesów więcej, raz mniej. Trzeba powiedzieć tak, polski sport miał też swoje kryzysy, jak choćby ten okres przełomu po 89 roku, na początku lat 90., kiedy wiele dyscyplin lekkoatletycznych też się chwiało, kiedy było gorzej z pieniędzmi, kiedy trudniej było o środki, jeszcze nie było sponsorów w takiej liczbie, jak są dzisiaj, o takim potencjale bardzo często, jak są dzisiaj. To były bardzo trudne lata, mimo wszystko udawało się zdobywać medale. Wtedy z żalem wspominaliśmy te złote ery polskiej lekkiej atletyki lat 50., Wunderteamu 60., czy właśnie później pani Ireny Szewińskiej, czy później, kiedy wspominany tu dzisiaj przed momentem Władysław Komar, czy Władysław Kozakiewicz, czy Bronisław Malinowski zdobywali swoje złote medale, ale potem nadeszły sukcesy Artura Partyki, nadeszły sukcesy Szymona Ziółkowskiego i innych polskich zawodników i trzeba powiedzieć tak, że lekka atletyka cały czas w Polsce rozwija się wspaniale i mamy dzisiaj tych sukcesów coraz więcej. To chcę bardzo mocno to podkreślić, nie tylko zawodnicy, ale to także i wspaniały, niezwykle oddany sztab trenerski, to wspaniali lekarze i fizjoterapeuci, którzy opiekują się na co dzień polskimi zawodnikami, to wielu, wielu, wielu działaczy, którzy z pełnym oddaniem, z sercem, bardzo często jako wolontariusze przez dziesiątki lat zajmowało się właśnie lekkoatletyką, wspierając polskich sportowców, pracując dla nich, szukając dla nich możliwości rozwojowych, bardzo często w bardzo trudnych warunkach, jak choćby w ostatnich latach na warszawskiej Skrze, gdzie jak słyszałem, niedawno zamknięto jakieś obiekty z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną. I powiem tak, proszę Państwa, bardzo by się chciało, aby na to stulecie polskiej lekkiej atletyki ten obiekt, warszawska Skra, gdzie była pierwsza bieżnia tartanowa, gdzie polska lekka atletyka rozwijała się, gdzie trenowali ci, którzy osiągali największe dla niej sukcesy, a więc także i największe sukcesy dla Rzeczypospolitej, budując dobre imię naszego kraju w światowym sporcie, aby wreszcie udało się te obiekty przywrócić do świetności na stulecie polskiej lekkiej atletyki, choćby rozpocząć ten proces przywracania warszawskiej Skry do świetności. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Wiem, że marzy o tym pani Anita Włodarczyk. Mówiła mi już o tym kilkakrotnie. Może się to uda. To jest skomplikowane dzisiaj. To jest kwestia także jej własności miasta stołecznego Warszawa i wielu skomplikowanych kwestii, ale być może dobra wola różnych podmiotów spowodowałaby, że było to możliwe, a w każdym razie z całego serca o to apeluję. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, gratuluję i dziękuję tych 100 lat polskiej lekkiej atletyki. Gratuluję z całego serca tego rozwoju i na to stulecie chciałem przekazać na ręce pana prezesa biało-czerwoną, która tyle razy przy taktach Mazurka Dąbrowskiego łopotała nad polskimi olimpijczykami, polskimi sportowcami stojącymi na najwyższych stopniach podium w tak wielu miejscach na świecie, można powiedzieć na całym świecie. Chciałbym, żeby teraz ta podarowana na stulecie przeze mnie biało-czerwona flaga była symbolem tych wszystkich wielkich zwycięstw, które na przestrzeni tego ostatniego stulecia miały miejsce, żeby przypominała także tych wszystkich wielkich, wspaniałych polskich sportowców, o niektórych z nich już wspominałem, ale wśród nich przecież jest także i Kusociński, jest także wielu innych wielkich polskich lekkoatletów, którzy oddali swoje życie, którzy odeszli, których nie ma już dzisiaj z nami, a którzy z tą biało-czerwoną tak bardzo mocno byli związani i z orzełkiem na piersiach z dumą odbierali medale. Życzę
tych medali wszystkim polskim zawodnikom i tym, którzy dzisiaj reprezentują Rzeczpospolitą w lekkiej atletyce i tym, którzy będą ją reprezentowali przez następne stulecie. Życzę panu prezesowi, jako dzisiaj szefowi polskiej lekkiej atletyki, wielu, wielu, wielu sukcesów, wielu radości, wielu łez jeszcze w oczach podczas Mazurków Dąbrowskiego i ściskania polskich zawodników, tak jak życzę tego również i państwu wszystkim i sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie jeszcze powinienem wymienić pana Tomasza Majewskiego, bo też zdobył zła złote medale. Przepraszam, przeoczenie. Dziękuję bardzo. Olimpijskie oczywiście. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie prezesie, dziękuję państwu. Na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Dziękuję.